Mam nadzieję, że coś będzie widać, bo taka pogoda, że ja pierniczę. Ciemno, szaro, ponuro. Zima. Dzień dobry. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje i dzisiaj będą kredki, właściwie test kredek chińskich. Kredek chińskich u mnie na kanale nie było jeszcze i dlatego właśnie chciałem takowe przetestować. I słuchajcie, te kredki dostałem od mojego niezastąpionego wujka Janusza. Janusza Matejko, bo maluje obrazy, to można powiedzieć, że Janusz Matejko. No i te kredki nazywają się kredki Nioni, czy Nioni, jakoś tak patrzałem na Google Translate, co się czyta. Nioni. Kredki Nioni. Boże, kredki Nioni. Słodko, kredki Nioni. No, i to są kredki Watercolor Pencils i słuchajcie, 36 kolorów. To jest zestaw 36 kolorów. Proszę Was, ja Was. Proszę. Dzisiaj będzie odcinek crazy. I słuchajcie, bardzo mnie zauroczyła ta kaseta. Metalowa kaseta, która jest solidna i serio, naprawdę dzisiaj będzie trochę takich ciekawostek, jeżeli chodzi o chińskie produkty. Znaczy ciekawostek, może będą takie porównania. Porównania co do chińskich kredek. Patrzę, bo tu już te zaczynają szaleć, nie? Operowe śpiewaczki. Ty do Bolka jesteś podła, wiesz? Naprawdę. No wiem, że wiesz. No i dobra, słuchajcie, pudełko mnie zauroczyło, no i zobaczymy, co dalej będzie, więc zapraszam Was dalej do oglądania. No i co tu jeszcze Wam powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć, no? Zobaczycie sami w dalszej części filmu, nie? A, najważniejsze! Powiedziałem raz, dzwoneczek naciskać. W tej chwili, natychmiast widzę, że wciskasz dzwonek. Ty i ty też wciskasz dzwonek, dlatego, że dostaniesz powiadomienia. No, tak, ja wiem, że nie wiedzieliście, ale to się powiadomienia wtedy dostaje, że dodałem na przykład nowy film. No. I możecie też kliknąć przycisk wesprzyj, jeżeli chcielibyście zobaczyć filmy zawsze wcześniej niż inni. Także no, i tam są bonusy, różne jakieś tam naklejki, różne emotki, także fajne rzeczy, że tak powiem. No i co? No i to! Chińska marka, słuchajcie, pokazała, że naprawdę wychodzi im tworzenie fajnego produktu dla artysty. Metalowa kaseta, która nie dość, że wygląda bardzo ładnie, to jest wykonana z dobrego metalowego tworzywa, a dodatkowo jej zawiasy i zatrzaski są solidne i sprawdzają się bardzo dobrze. Tutaj więcej się nie rozgadam, bo wszędzie są chińskie znaki, no a ja po chińsku to cienko. Zresztą sami widzicie, jak ta metalowa kaseta wygląda. We wnętrzu kredki poukładane są na plastikowej tatce, w rynienkach jest to zwykły giętki plastik, no taki bez szału. Ale swoją funkcję spełnia, kredki stabilnie się trzymają i nie posuwają się też ani nie wysypują. Ważną informacją jest też to, że te kredki nie śmierdzą, bo zazwyczaj kiedy kupujemy właśnie taki chiński produkt, on trochę tak pocapuje, a tutaj plus, bo nic takiego się nie wydarzyło. Od lewej strony producent poukładał nam kredki inaczej, bo zaczynamy od brązów i stopniowo przechodzimy przez czerwienie, róże, żółcie, zielenie, a na końcu niebieskie oraz szarość i czerń. Zwróćcie uwagę na biel, jest ona ułożona na środku. Moje kredki są zużyte, jak widzicie, bo już nimi pracowałem, wiadomo, musiałem je przetestować, ale ułożyłem je tak samo jak przy pierwszym otwarciu. Kredki te są kształtu okrągłego, na końcu kredki jest skówka, która mówi nam o kolorze, a całość wykończona jest takim ciemnym, matowym granatem. Dodatkowo mamy złote napisy, które niestety nie mówią nam zupełnie nic o kredce. Producent nadrukował nam tylko oznaczenie i napis, że są to kredki akwarelowe, a reszta to zbędne napisy, jak na przykład strona internetowa producenta, bez sensu. Równie dobrze można było umieścić to na opakowaniu. Tak, dobrze słyszeliście, są to kredki akwarelowe. Szukaliśmy wraz z moim wujkiem kredek olejnych, a przy zakupie nie zwróciliśmy uwagi, że jak byk napisany na opakowaniu i to jeszcze wielkimi literami Watercolor Pencils. Ciekawostką jest również ich konsystencja. Kredki średnio miękkie na bazie oleju. Czaicie? Olej rozpuszczalny w wodzie. Czego to Chińczycy nie wymyślą?
Ciekawostka numer 3 to jest ten fakt, iż kredki te wykonane są z drewna prawdopodobnie lipowego, ale nie w 100%. Coś musi być jeszcze dodane, ponieważ przy temperowaniu te wióry tej kredki potrafią się lekko przykleić do ostrzałki. Gdyby to była czysta lipa, nie byłoby takiej sytuacji. Na koniec pokażę Wam jeszcze próbniki kolorów, na sucho jak i na mokro. Moim zdaniem kolory są żywe i ładne. Przejścia kolorystyczne na mokro jak i na sucho uzyskamy poprawne. A, i blendują się naprawdę dobrze. Dziś nimi nie będę malował na mokro, będę raczej kolorował suchą metodą, bo mnie bardzo tutaj, słuchajcie, zaskoczyły i zresztą zobaczcie sami. Szkic przygotowałem sobie wcześniej. Dziś będą postacie z jednej z moich ulubionych bajek, pewnie poznajecie już, że to SpongeBob i jego kumpel Patryk. Zdjęcie znalazłem w Google Grafika i właśnie pojawia Wam się na ekranie. Kredki akwarelowe, jak sama nazwa wskazuje, są stworzone do rozpuszczania i uzyskiwania efektów rozmycia. Takiego jak przy używaniu farb akwarelowych właśnie. Lecz czasami producenci idą o krok do przodu i tworzą produkt tak jakby dwa w jednym. Czyli, tak jak już mówiłem, możemy ich używać na sucho jak i na mokro. W tym przypadku tak jest i o dziwo pracuje mi się nimi naprawdę dobrze. Kredka dzięki tej swojej konsystencji sunie gładko po papierze, łączy się z innymi bardzo fajnie, lecz należy pamiętać, by pracować tutaj warstwami i od razu nie dociskać ich mocno, bo możemy porobić sobie plamy. Ja tutaj pracowałem średnim dociskiem oraz miejscami lekkim i zauważyłem lekki osyp. Ale naprawdę taki bardzo, bardzo lekki w porównaniu do na przykład Goldfaberów. To niebo a ziemia. Łączenie się ze sobą kolorów było spoko, czerń jest mocna, a biel, no cóż, kiepska. Właściwie to niewiele rozjaśnia. Musimy się sporo namachać, by nią zrobić cokolwiek. I tak, ja wiem, że pewnie chcielibyście posłuchać jeszcze o plusach tych kredek, no ale niestety już ich nie ma i muszę przejść na ich taką ciemniejszą stronę, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, iż te kredki przebyły długą drogę, ale patrząc na moją paczkę, która była serio w dobrym stanie i kredki solidnie były zapakowane w taką sporą ilość folii, zabrakło jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie naklejki z napisem ostrożnie lub chociaż nie rzucać, czy coś w tym stylu. Wiecie, o co mi chodzi. I to wydaje mi się być powodem takiego strasznego łamania się tych kredek. Czy przy kolorowaniu, czy przy temperowaniu strasznie mi się łamały. Używałem ich, tych temperówek wszystkich chyba, jakie po prostu posiadam tutaj w mojej kolekcji, w moim studio. Odradzam Wam, od razu Wam mówię, odradzam Wam ostrzyć je wszelkimi temperówkami elektrycznymi czy temperówkami na korbkę. Będziecie ostrzyć i będziecie ostrzyć i będziecie ostrzyć, a kredka się prędzej skończy niż ją w ogóle naostrzycie. Drewniane też się tutaj nie sprawdzają, przynajmniej moje, bo kruszą rysik tych kredek. Plastikowe też nie wszystkie. I byłem tym faktem naprawdę przerażony, bo więcej temperówek nie miałem. Znaczy, tak mi się wydawało, bo w szufladzie na szczęście znalazłem temperówkę plastikową firmy Giotto. No i ona jakoś uratowała mi tutaj dupensję. Ostrzyła dobrze i już się cieszyłem. Już byłem w przysłowiowym ogródku i witałem się z gąską. I co? Jep, bum, trach, szok, niedowierzanie, miliony pytań bez odpowiedzi. Kredki, dodam tu, że nie wszystkie, zaczęły mi się kruszyć. Przy nawet lekkim nacisku, żeby tylko kruszyć, pękać. I to bardzo tak dziwnie, bo tak jakby w pół, tak na dwie części, wzdłuż kredki, tak jakby rdzeń nie był konkretnie potraktowany przy produkcji jakimś, no nie wiem, spoiwem, które mogłoby utrzymać wszystko w kupie. No ale mogę się mylić. Przez takie rzeczy kredki te się szybko wykończą i trzeba się z tym po prostu liczyć, ale mimo wszystko polubiłem je. Na papierze o gramaturze 160 g na metr kwadratowy test wyszedł bardzo spoko. Przy gładkim 220 g na metr kwadratowy było już słabiutko. Szkoda, bo gdyby dodać kilka rzeczy do nich i postarać się, by nieco w nich było tej konsystencji takiej lepszej i nie brakowało tam nic w tym rdzeniu, to by był naprawdę świetny produkt.
Ostatnią ważną rzeczą jest to, że rysik kredki jest inny i to czasami w sporym takim przeskoku, przez co różnica jest ogromna. I chodzi mi tutaj o sam rysik względem dupki tej kredki, tak? Względem tej skówki. I trzeba, słuchajcie, pracować tutaj z próbnikiem, bo inaczej pomylicie kolory, w szczególności czerwienie z brązami. Mimo iż ja sam przetestowałem już naprawdę bardzo dużo kredek, to tutaj miałem serio problemy. Jeśli by ten produkt doszlifował producent i wydał drugą poprawioną serię, to naprawdę brałbym w ciemno, bo mimo wszystko jakoś się z nimi polubiłem, tak jak już mówiłem Wam wcześniej. Aha, no i całkiem zapomniałem, jeszcze tutaj w speed drawingu zobaczycie, tylko jak koloruję postaci, zaczynając tło, po prostu nie włączyłem nagrywania i zwyczajnie zapomniałem. No ale w przebitkach pod koniec po prostu zobaczycie, jak ilustracja się prezentuje w całej okazałości. Przypominam też o subskrypcji kanału, by otrzymywać powiadomienia i o tym, iż jeśli chcecie widzieć odcinki wcześniej, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Uzyskacie wtedy dostęp do naklejek w komentarzach, emotikon, no i wcześniejszego linku w karcie społeczność do obejrzenia filmu. Dajcie też znać, czy używaliście tych kredek i czy Wam się podobają. My widzimy się już niebawem, trzymajcie się i elo!